Przede wszystkim, no upon 7. Czy sobie troszkę pozabijamy potwory, rozbójniki i tak dalej. Dobra. Od czasu ostatniego odcinka przeszedłem jeszcze raz tą sekwencję z Odinem. I w tym razem zebrałem ten miecz, jadowity srebrny miecz Cechusz Mii. Ale trochę on mnie, no cóż, nie zachwyca. Ma co prawda ładne obrażenia. Premium przy trafieniu krytycznym, ładnie, ale moc znaku art to jest coś, co znak art bardzo rzadko wykorzystuje. A mój obecny miecz ma plus moc do wszystkich znaków. Ponadto musiałbym przekładać wszystkie runy, co by kosztowało sporo, bla 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 bla. Więc póki co nie planuję nawet używać tego miecza, nawet kiedy będę już miał 69 poziom. Ponadto Iris to ten miecz, który dostaliśmy od Olgierda. W sumie nie ma żadnych standardowych opcji, ma tylko tę opcję, że w trakcie walki kumuluje energię. Gdy broń zmieni na kolor czerwony, zabrana energia można wyzwolić za pomocą silnego ataku. Wiecie co, zobaczymy tam, jak to działa. Z ciekawości, nie zamierzam go używać na dłuższy dystans, ponieważ nie mam mocy znaków, a to ten obecny miecz ma całkiem fajne opcje. Okej. Plan na dzisiaj. Teleportowałem się tutaj. To jest jedno niezwiedzone miejsce. Tutaj jest parę obozowisk. Myślę, że taką rundkę zrobię. Gdzieś tak. I zobaczymy, ile uda mi się obrządzić mniej więcej w czasie jednego odcinka. Okej. A poza tym, co się działo? A tak, ze 3 razy musiałem przywracać grę. Naprawiać ją. Po raz pierwszy, ponieważ po odwiedzinie w tym śnie znowu zaczęły znikać elementy świata. Potem po naprawieniu tego zniknęła mi skrzynia w karczmie. No i cóż, w sumie do tej pory się jeszcze nie pojawiła. Czasami tak ma. A za 3 razy już naprawiałem grę, więc... Więc tak, czasami to bywa. Widzi mnie. Okej, obozowisko bandytów. Bardzo... ma mało bandytów w sobie, ale co tam. Dobra, pancerz zakonników płonącej róży. Okej, parę innych rzeczy. Pozbieramy. Nie ma nikogo, żeby się bić, szkoda. Chciałem wypróbować ten Iris. A może gdzieś indziej będzie coś. To jest kolejne obozowisko bandytów. Mam nadzieję, że tam będzie coś do bicia. A jak nie, to będę musiał przerwać nagrywanie i podobnie naprawić pliki gry, bo... aby się nie okazało, że wszystkie potwory także w grze się nie zespawnowały. Jakkolwiek kocham tą grę, to jednak ma ona sporo problemów technicznych. Ale dobra. Da się jakoś z nimi żyć. Na CD Projekt powinien to jakoś ogarnąć, bo... są chyba one od premiery gry. Znikanie przedmiotów, nie pojawianie się, nieaktywowanie się skryptów i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy to aż tak jest głęboko zakorzeniony błąd w silniku, że się tego nie da naprawić, czy nie mogą nigdy zrekonstruować tych błędów w siebie, żeby je naprawić? Nie wiem, ale w każdym razie fajnie by było jednak, gdyby to coś z tym robili. Tak, z mojej strony. Okej, kolejne puste pozowisko bandytów. A nie, my już tu byliśmy. Ciekawe, że skrzynię zebrałem wtedy. Już nie miałem coś innego do roboty. Okej. Bla 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 bla. Pancerz, inne rzeczy. Dobra, bierzemy wszystko. Tak, to pozwisko nawet pamiętam. Że byliśmy tutaj. Okej, i dalej się nie oznaczyło jako splądrowane. Jakąś inną skrzynię musiałbym tam... Jeszcze jakaś inna skrzynia tu jest? Nie. Okej, czyli kolejny błąd w grze. Spoko. Spoko. Dobra, nieważne. No to jedziemy dalej. Kolejne obozowisko bandytów. I jednocześnie chyba znak zapytania. Coś się to na mapie musiało zepsuć. Okej. Zobaczymy, może to obozowisko również jest już splądrowane przeze mnie. Zamek Zuter. Okej, przestawiłem znaczniki misji na jakąś misję poboczną.
Chociaż wszyscy i tak pewnie widzieli, jaką mam obecnie misję główną. Przy okazji chyba nie będę czekał na dodatek Krew i Wino z przejściem, z skończeniem fabuły. Tak, z przejściem wątku głównego to mam na myśli. Ponieważ bardzo chętnie bym już skończył tą grę. Więc jeżeli będziemy grać, to nie wiem, albo na jakimś trybie po fabule, chociaż nie wiem dokładnie jak to działa. Nie interesowałem się. Albo po prostu jakiś save zrobię niedługo i... czy przed zakończeniem fabuły i na nim będziemy grać. Zobaczymy. Saarim. Ciekawe co to jest. Okej, jakiś elegancki list. Przeczytajmy ten list, może coś się da nam. Chyba nie. Okej, dobra. A ten schemat, co tutaj dostaliśmy. Tutaj się gdzieś powinno pojawić. Alchemia. Nie. Schemat Saarim. To jest tam. Jest chyba kamień runiczny po prostu. Rzędzia, pancerz. Tak? Nie. W takim razie nie wiem co to jest. I nie będę szukał. Szkoda czasu. No dobra. To te trzy obozy poszły całkiem szybko. Co my tu jeszcze mamy? Kolejne trzeba będzie się chyba troszkę przespacerować, ale spoko. Mamy czas. Mamy czas, czas nie goni nas. Co możemy podglądać? Ładny. Wow! Co to jest? Właśnie dokładnie. Wiedźmin. No okej. Mam nadzieję, że to tylko takie lokalne anomalie. Chyba nie. Naprawdę nie chcę się restartować gry. Co to było? Ciekawe. Brzmiało jak jakieś wilki. Czy coś ten deseń. I wybaczcie za to, ale naprawdę nie chcę mi się gry restartować na razie. Żeby zobaczyć o co chodzi. Okej, chyba nie dostaniemy się tam bez. Znaczy na płotce, więc schodzimy. Idziemy z buta. Okej, może znajdziemy coś ciekawego? Mglaki? Coś się tu dzieje. Okej, dziennik hrabiego Romili. Sekretne życie hrabiego Romili. Okej. Przeczytajmy zapiski. Gdzie one są? Fabularnych? Tutaj ich nie widzę. Tak. Przeklęty niech będzie Anastazja von Baron. Przeklęty niech będzie ich ród. Bla 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 bla. Zaatakowali mój zamek. Zmusiłem jak we śnie koszmar. Wypadki bla bla bla. Przeszukajmy ruiny zamku. Okej. Wygląda jak głowa leszego. Okej, coś tu mamy. Nie, tylko znak igni gdzieś tam na dole. Znaczy, że pewnie tutaj można gdzieś zejść do podziemi. Skoro gra coś takiego mówi. Coś tutaj jest, jakieś zejście do podziemi? Nie. Aczkolwiek dźwięki są całkiem straszne, muszę powiedzieć. Więc... poszukajmy tego zejścia gdzieś. Czy tutaj może się kryje? Nie.
Nie mogę skoczyć, dzięki. No. Tutaj, że tutaj coś? Nie. Te rzeczy troszkę nie ułatwiają sprawy. Zdecydowanie nie ułatwiają. Okej. Mogę się wdrapać? Coś tutaj widać dodatkowo? Nie. Dobra, czasami tak to bywa. Trzeba coś poszukać chwilę. Nie wiem, ale mimo... O, tutaj coś było. Widzieliście to, prawda? Była ikonka drzwi. I zniknęła. Ta... Gdzieś w podziemiach jednak się jak coś jak... Gram nie znajduje znacznik. Okej, tylko musimy najpierw znaleźć dojście do tej podziemi. Tam... Przejdźmy się tędy, może coś tutaj będzie? Okej, dalej nic nie widzę. Ja mam nadzieję, że to nie jest jakiś obiekt, który również się nie wczytał w grze. Aby naprawdę byłoby słabe. Okej, poczekajcie chwilę. Okej, jestem z powrotem. Po około dwukrotnej naprawie plików gry coś się zadziało. A mianowicie wcześniej jeszcze poczytałem na necie. Co do tego questa, okazało się, że pewien skrypt się nie odpalił. Mianowicie jak doszliśmy tutaj, no właśnie zaatakować nas... O! Wilki. Oraz starożytny leszy. Wilkami zaraz się sobie poradzimy. A z leszym również. Okej. Okay. Leszy nie lubi ognia. Można się domyślić łatwo. Zaraz mi coś pokażemy. Okej. Okay. Wow. Dobra, księżycowy pył. Północny wiatr, nie. Dobra. Gdzieś tu miałem petardę, która blokowała magiczne zdolności. Gdzie ja tu miałem? Czarcie porchowa są. O, bomba dwimiarowa. Dokładnie. Tego leszy również nie lubi. O tak, sam te również nie mogę używać. Ta spółka. Ciach. Się wydostać z tego kręgu. Okej. Okay. Czy to podpalenie takie wrażenie mi to dało? Nie wiem. Ale coś go bardzo mocno zżarło. Okej. Okay. Dobra. Ja jeszcze wezmę słyszymy rybkę. Okej. I no tak jest ze starożytnego leszego. Dobra. Zbieramy jeszcze te wilczki. Może to odblokowało wejście gdzieś tam na górze. Teraz się dowiem. Tam, przy okazji tutaj również jest parę wilczków do ubicia. Okej. Okay. Specjalne miecze. Ciekawe, bo go przewróciło natychmiast.
Chyba większe obrażenie zadało. W sumie jak sobie przypomnę, to jak walczyliśmy z tą zjawą Evereca podczas tej w świecie z obrazu, to rzeczywiście on miał taki czerwony miecz, atak czerwonego miecza, nazwijmy to. A? Skuka i rzeczywiście po pokonaniu Leszego się tutaj blokowało wejście, więc... Więc jak coś nie działa, trzeba reperować pliki gry aż do skutku. Co nie jest zbyt fajne, ale okej, okay, dobra. Kot, gdzie tu jest był kot? Zamieć czarna krew. Zapomniałem jaki kolor miał kot. Okej, okay, on taki zielony. Tam jest wejście. Okej, okay, zaspoilowałem sobie już tyle, żeby tutaj wejść w drugiej kolejności. A, dobra. Co my tutaj mamy? Dziennik hrabiego Romieli, część pierwsza. Zaraz się temu przyjrzymy. Co tutaj mamy? Książeczki jakieś? Użyto klucza. Czarny jednorożec. Tyle z questa? Okej, okay, ale dobra. Jeszcze mamy coś tutaj do zbadania. Co to jest ten czarny jednorożec? Wigunek, rosariusz, rzemiosło. Czarny jednorożec to jest broń stalowa. Moc znaku art i szansa na krwawienie. W sumie fajne obrażenie, ale... Ale co tam? 46 poziom, wow! No, ważny biznes. Dobra, co do tego dziennika. Fabularne. Nie tutaj się pojawiło? W książkach. Wpisy prowadzone chronologicznie, brakuje kilku ostatnich stron, zostały wydarte. Bla 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 bla, rzemiosło, wysłałem ludzi, chmary kruków. Jak ktoś chce, niech sobie spauzuje. Chętnie bym to przeczytał, ale nie jak nagrywam. To chyba nie jest najciekawsza rzecz do oglądania. I tutaj art. Hej, ufory. Uciekaj, Geralt, uciekaj. Okej, okay. Wam się podoba, jak ktoś was złapie w serii ataków, co? Mam nadzieję, że bardzo. Okej, okay. Miałem o Irden. No, ha! Dobra. Co my tu jeszcze mamy? No zaraz sobie łyknę odwar. Zahidmy. Aż ponieważ życie mi spada. Się trochę podleczę. Czy tutaj już nic nie mamy? Tak, tutaj już nic nie mamy. Ale tam coś jest, widziałem. Nic z żądaniem okupu. Dlatego szlachetnie mości Rafaela von Born, pana zamku, bla 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 bla. Więc może ten nasz baron był jakimś porywaczem. Może tak było. Okej. Okay. Nic więcej tutaj nie widzę. Z pierwszego listu było wspomniane o jakiejś akcji z dziewczynką. Więc domyślam się, że skoro to był list na porwanie, to może był jakimś porywaczem. Okej, okay, dobra. Tutaj już więcej chyba nie ma. Okej, okay, dobra. No to idziemy dalej.
Okej, po którymś po naprawieniu plików gry zniknęły te czarne cosie. Więc dobrze, dobra. Myślę, że sobie odpocznę. Do rana, czemu by nie? Ponieważ i tak musiałbym zużyć biały miód, żeby zdjąć kota. Bo po zewnątrz chodzić z kotem nie jest zbyt wygodnie. Poza tym... Tak, chciałem mieć odwersy hitmy. Na wszelki wypadek. Dobra. Ta miejscówka zwiedzona. Teraz przejdziemy się tutaj. Tędy się jeszcze przejedziemy. Zobaczymy, co tam będziemy mieli. Okej. Hops. Dalej płatka. Czekamy, miejscówka bardzo fajna, klimatyczna. Nie, jeżeli ktoś chciałby tutaj żyć na stałe, ale... Ale co tam? O, co to? Gryf? Coś słyszałem, jakąś bestię. Archegryf? Chcemy się z nim zabawić? Dalej. No, czemu nie? Jeszcze rozparcował parę. Jakieś lokalne bydło. Archegryf. Okej. Chyba już się na nas skupił. Przejdę w jakąś... bardziej... lepszą miejscówkę, dobra. A tymczasem... olej przeciwko... gromadnym hybrydom. Okej, uciekł. O. To jest muzyka może? Może? Dobra, kusza. Okej, myślałem, że będzie latał. Okej. Była zbyt trudna walka. Okej. To się chyba muzyka zawiesiła. W ogóle nie słyszę żadnej. Okej. Teraz już jest jakiś ambient, nazwijmy to. Dobra, złą stronę. Tam miałem się jechać. Okej. Co my tu mamy? Będzie jakieś... bandyty? O! Co my tu mamy? Opancerzony krabopająk. Uciekaj, płotka, uciekaj! Okej. To chyba bardziej by się przydało. Przydałby się miecz na potwory, to po pierwsze. Okej, konkretnie się zepsuła muzyka. Co nie jest fajnie. Czy możemy mieć jedną sesję gry w Wiedźmina, w której nic się nie zepsuje? Okej, dobra. No chyba gdzie by się przydał olej na jakieś... Pirom Wisielc, insektoidy właśnie. Okej, nie zadziałał. O! Tak, ma mocno wycisnę. Cerny krabopająk. Zajmę coś z niego. Mniejszy czerwony mutagen. W sumie czerwonych mutagenów chyba mi brakowało. Z tego co pamiętam.
Tak, czerwony mutagen, czerwony mutagen. Większy czerwony mutagen. Zobaczmy, czy mogę sprawdzić jakiś większy czerwony mutagen. Nie, może jakiś czerwony mutagen? Nie. Tak. Czerwonych mutagenów mi brakuje. I tutaj coś jeszcze było, jakieś parę potworów. Kolejny krabopająk? Cała rodzina, jadowity krabopająk i zwykły krabopająk. Okej. Okay. Łyknijmy wilkę, to nam daje odporność na działanie trucizn. I igni. Au! Au, 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 au. Dobra ta wilga. Muszę się dbać niczego, co on ma do zaprezentowania. Tak, o, no poza jego chłopie. Okej. Jeszcze tutaj jeden krabopająk. No chodź tak. Okej, okay, dobra. Rodzinka krabopająków była. No ale żadnego mutagenu nie zostawili specjalnego. No co szkoda. Okej. Okay. Płatka, płatka, chodź tu. Gdzie mieliśmy jechać? Okej, okay, ciekawa miejscówka. Gór. Mi się przydał olej przeciwko trupojadom. Tam, z olejem idzie dużo szybciej. Okej. Okay. Mieliśmy dostrzeżonego skarbu. Więcej gór. Okej, tam jeszcze kolejne góry się pojawiły. No chodźcie tutaj. No chodź. A to co to za brzydeł? Algo. Okej. Kurzyły się. Z algołem trzeba uważać, bo trafi blokować często. Na jakiejś podstawie. Nie wiem, albo w kolce chyba. Okej. Okay. Co powinno się jeszcze zmienić według mnie w grze, to właśnie równowaga. Tak, równowaga mutagenów, jakie spotykamy. Niebieskie mutageny spotyka się praktycznie wszędzie, a z czerwonymi na przykład jest spory problem. Okej, okay. Rękawice księżyca w Nowiu. No chyba mieliśmy już jakąś zbroję księżyca w Nowiu. Jest taki jakby set. Zbieramy. Okej, okay, średni pancerz. Wrażenia obuchowe. Proszę na wrażenie cięte. Premia przy trafieniu krytycznym. Szansa na trafienie krytyczne. No fajnie. Fajnie, fajnie. Jakby mnie bardziej interesowały, bardziej sety o właściwościach bojowych, to czemu by nie? Okej. Okay. To jedźmy jeszcze tutaj. No, chyba tyle będę miał czasu. Tak. Nie, w sumie chyba jeszcze będę miał trochę więcej.
zbytny trochę tamtych rzeczy związanych z tym... z tym bugiem. Ta... No, zazwyczaj stoper, który mówi mi, ile czasu mnie stało, ale... Ale z tamtym błędem trochę... Zapomniałem zestopować stopera i... Bah. Dobra. Opuszczone miejsce, co my tutaj mamy? Arachnidy. Okej. Okay. Płotka nas zaraz zrzuci, to... Stawmy ją. No i zdecydowanie muzyka w grze się zepsuła. Szkoda. Więc nawet jeżeli bym nie chciał kończyć, to skończę, ponieważ nie lubię grać bez muzyki. Okej. Okay. Tak, arachnidy są denerwujące, bo uciekają. Tego miałem tą taktykę, żeby uciekać. Żeby zagonić je w kozirów. Nie wiem, jak się uciekać. Okej. Okay. Wow, to bolało. To również bolało. Ała, ała, ała. Teraz, okej. Okay. No nie, no znowu. Ha, sprytno to. Kiedy jednemu da się oplątać, to wtedy wszystkie przypełzają. Tak, tak. No i dobra. Patrzmy, czy coś poza zwłokami arachnid jest tutaj do zebrania. Ogarnijcie też te pajęczyny. Czy już je ogarnęli? No tak, patrzcie. Tak, wszystkie pajęczyny zniknęły. Okej, okay, fajnie. Fajnie widać takie detale. Wieczny ogień nas chroni, ale taki wiedźmin też się czasem nakrywa. Spoko. Tak, tak, to były pewnego rodzaju podziękowania. Okej. Okay. Dobra. O, i zielarz się tutaj blokował. Wiecie co, zajrzę do niego. Ponieważ trochę ziół mi brakowało ostatnio. Do eliksirów. Zapraszam, zapraszam. Dobra. Co tam masz? Zobaczmy. No, ale chyba nic z tego mi nie brakowało. Ta. Okej. Okay. Dobra. Bywaj. To chyba tyle. No. Z Wiedźmina 3. Ja sam się tu jeszcze z pewnością poszwędam trochę. Pozwiedzam parę miejsc. Ale, no jak widzieliście, no, to nie tylko próbuję nagrywać, to ciągle jakieś błędy się pojawiają, więc oglądanie tego jest średnio ciekawe. Okej, okay. Ale gdybyście jeszcze chcieli, żebym nagrał dodatek, chociaż ten drugi dodatek będzie z tego słyszałem dużo dłuższy, na pewno dawajcie znać, sam też jestem w rozsarce. Czy mam nagrywać, czy nie? Tak. Trzeba się pokończyć Pillars of Eternity i Neverwinter. Ta. Dobra, ale wszystko po kolei. Okej, dobra. Więc to będzie tyle. Wiedźmina 3, dodatek Serca z Kamienia. Mam nadzieję, że wam się podobało. Piszcie w komentarzach, co o tym myślicie. No i cóż. Widzimy się w przyszłych seriach, czy może w przyszłych nawet Wiedźminach. Dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę i na razie. Cześć!